Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dziś, 1 listopada, obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień pamięci o tych, których nie ma już wśród nas. Na pogrzebie Habsburgów w Wiedniu istniał przejmujący zwyczaj. Przed kryptą kapucynów, gdzie spoczywa 12 cesarzy i 108 książąt austriackich, stał grabarz i gdy przynoszono trumnę ze zwłokami, pytał, kto wchodzi. Wtedy oznajmiano cesarz, podawano imię dostojnika. Ale krypta była zamknięta. Ponawiano drugi raz tę samą czynność. Dopiero za trzecim razem odpowiadano, biedny grzesznik, i krypta się otwierała. Przed Bogiem wszyscy są równi. Nic nie znaczy godności, bogactwa, sława. Wobec śmierci wszyscy są równi. Mówi się czasem, że śmierć jest najbardziej sprawiedliwa. Ona nie wybiera. Śmierci nie można przekupić. Kiedy stoi się w tym miejscu, ma się wrażenie, że tutaj wszyscy są pogodzeni. Śmierć ma niezwykły dar godzenia ludzi. Nawet tych najbardziej zwaśnionych, tych najbardziej poróżnionych, skłóconych. Tutaj wszyscy leżą jeden obok drugiego w zgodzie. Zamilkły spory, zamilkły waśnie, ucichł gniew. Tym miejscem zawładnęła cisza. Pierwsi chrześcijanie nazywali cmentarze Campo Santo, święte pole. Z chrześcijańskiego punktu widzenia cmentarz to rola. Tu zostało zasiane ziarno, ziarno święte, albowiem ciało ludzkie napełnione Duchem Świętym jest świątynią Boga. To ziarno musi obumrzeć i właśnie tutaj obumiera, dłużej lub krócej. Dopiero wtedy może wydać plon stokrotny. Wybitny mędrzec grecki Diogenes ze Synopy rozbił kiedyś na rynku ateńskim namiot. Napisał, tu sprzedaje się mądrość. Przyszedł do niego pewien zuchwały Ateńczyk z zapytaniem, ile mogę kupić mądrości za 3 sestercje. A uczynił to dlatego, aby mędrca wyśmiać. Mędrzec odpowiedział, wszystko co czynisz, czyń pamiętając o końcu. Odwiedźmy jeszcze przez chwilę cmentarz Powązkowski w Warszawie dla zadumy nad tymi, którzy odeszli.